niestety, chociaż już mi się śni wiosna, ale mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. I tak jak w tym roku sobie zaplanowałam, tak będziemy kontynuować naszą wędrówkę po świecie. Wy może jesteście mniej tajemniczeni, bo rzadziej was zapraszam na koncerty, ale te osoby, które występowały na koncertach dla uczniów młodszych, mają tę świadomość, że w tym roku wykonujemy utwory z różnych stron świata. I tak też będzie i dzisiaj, bo będziemy i w Afryce, i będą utwory niemieckie, i będziemy w Brazylii, tak? Więc różne dziwne zakątki świata odwiedzimy. A jeżeli chodzi o instrumenty, to królować dzisiaj będą flety, ale będą też skrzypce i pianino jak zawsze. Będziemy grać na dwie ręce i na cztery ręce, bo tak też się uda. I ja już nie przedłużę, tylko zapraszam moją wspaniałą grupę z klasy czwartej A. Tak? My zaczynamy w 5 koncert. A uczniów będzie się na to. Wystarczy, żebyście wszyscy widzieli ludzi, dobrze? A uczniów, które uczniowie wykonają, to piosenka z Afryki. Poprosimy o podkaz.
nie wiem, co z nim się zachować. Cały czas rozmawiają. Zapraszam teraz Natalię Matejów. Natalią będę grała na cztery ręce. I zagrała taki bardzo przyjemny utwór. Nie wiem, czy go znacie, bo to może jest bardziej taki hit dla naszych rodziców. Utwór nazywa się Volare. Francuskiego zespołu, natomiast członkowie tego zespołu są hiszpańskiego pochodzenia, więc taka mieszanka. Biorę nutki. Będziemy grały z Natalią na cztery ręce. Thank you.
Zapraszam Was tutaj na cukierkę i Państwa na swoje miejsca. Przed nami następny wykonawca, a będzie nim... Będzie nam Misza. Miszka, zapraszam Cię tutaj.
cisza, proszę. I wykona na skrzypcach z moim akompaniamentem Arietę. Pierwszym, czyli będziemy mieli różne partie, różne narody i zagrania.
wersji smutnej, bardziej rozkosznej, albo może